Władysław Reymont, komediantka, odcinek 28, czyta Sławomir Sośnierz. Daj mi papierosa, zwrócił się Wawrzecki do Władka. No i co, wygrałeś co wczoraj? Spłukałem się jak zawsze, szeptał Władek, przysuwając się bliżej. Postawiłem na czwórkę 25 rubli, oczko, gram na duble, przechodzi, mówię, kwadra moje. Kotlicki mi proponuje ściągnąć połowę, nie chcę. Przestają grać wszyscy, bo zaczyna być ciepło. Ciągnę dalej, 6, 7, 8, 10, moje. Już się tylko patrzą, Kotlicki jest zły, gdyż już ze 300 rubli moje, ciągnę 11 raz, moje. Krzyczą już na mnie, żebym ściągnął połowę. Nie chcę, ciągnę 12 raz i przewalam. 500 rubli w błoto. To pech, co? Przyszedł mi na myśl pewien plan. Nachylił się do ucha i szeptał tajemniczo. Cóż się zrobił z mieszkaniem? Pytał się Krzykiewicz-Glasa, podając mu papierosa. No nic, mieszkam dalej. Słuchaj, Glas, podobno Cabiński kupuje dom na Lesznie. Nie, jak Boga kocham, zaraz bym się sprowadził do niego odmieszkać garze. Ale nie, to bajki. Skądże by on wziął tyle groszy? No, Ciepiszewski widział go z faktorami od domów. Nianiu, zawołała Cabińska. Niania śpiesznie szła, niosąc przez fartuch list jakiś. Ale to nie ja, to Felka zbiła lustro. Rzuciła szampanką, celując w lichtarz, a trafiła w lustro. Pach, brzdęk i już 30 rubli, fiu, przybyło do rachunku. Nie kłam? Ja przecież nie byłam pijana i dobrze pamiętam, kto stłukł. Pamiętasz? A pamiętasz, jak skakałeś ze stołu, a potem zdjęłaś buciki? Ha, 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 no. Cicho! Zawołał ostro Topolski na chórzystki. Przyciszyły się. Jeżeli tak będzie, to dłużej już nie wytrzymam. Gospodarz wymówił mi komorne. Wczoraj ostatni łach prawie zastawiłem. Jeżeli się nie zaangażuję do Ciepiszewskiego i nie wezmę forszusu, to mnie gospodarz wyrzuci na bruk, bo nie będę miała na... nie będę miała czym zapłacić. Czy tylko aby z pewnością zakłada towarzystwo? No, z pewnością mam być u niego w tych dniach do podpisania kontraktu. Nie będzie paniu Cybińskiego? Nie chce mi garzy zaległej zapłacić, szeptała charakterystyczna Wolska. 30 lat było wypisane wyraźnie na jej twarzy. Gruba warstwa pudru i różu nie mogła pokryć zmarszczek ani zatrzeć niepokoju błyszczącego w oczach. Miała 6-letniego synka, który chorował. Broniła go z rozpaczą, głodem własnym. Pozbawiała się wszystkiego, byle go ocalić. I ocaliła. Ale sama zrobiła się podobną do szkieletu. Mecenasie, prosimy do nas, krzyknął Glas, zobaczywszy starego, który już od kilku tygodni nie pokazywał się w teatrze. Mecenas wszedł i witał się ze wszystkimi. Czytanie przerwano, bo się wszyscy porwali z miejsc. Dzień dobry, dzień dobry. Przeszkadzam może? Nie, ale nie, nie. Skąd? Siadaj, no mecenas, wołała Cabińska. Będziemy razem słuchać. A, młody mistrzu, moje uszanowanie? Stary idiota, mruknął Głogowski, kiwając mu głową, bo już go wściekłość ogarniała na te ciągłe rozmowy i przerywania. Cicho jak Boga kocham, no, wołał zirytowany Topolski i czytał dalej, ale już nikt go nie słuchał. Dyrektorowa wyszła z mecenasem, a za nią wysuwali się wszyscy. Deszcz zaczął lać i uderzał w blaszany dach teatru z łoskotem, który głuszył wszystko. Ściemniło się tak, że Topolski nie mógł czytać. Przenieśli się wszyscy do garderoby męskiej. Było tam trochę widniej i cieplej i rozpoczęli więc pogawędkę. Janka z Głogowskim stała we drzwiach i mówiła coś gorąco o teatrze, gdy Rosińska przerwała jej drwiąco. A, to pani dopiero teatr zajechał w głowę. No, 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 nie uwierzyłabym. To przecież proste, w teatrze zamyka się dla mnie wszystko. A ja przeciwnie, żyję dopiero poza teatrem. To czemuż pani nie rzuci sceny? Ba, gdybym się tylko mogła wyrwać, to godziny by mnie tu nie było.
Tak się tylko mówi, każda z nas by mogła, tylko że się nie potrafi oderwać od teatru, mówiła cicho Wolska. Wiem, że gdybym rzuciła scenę, miałabym lepiej, ale jak sobie pomyślę, że mogę przestać grać, to mnie taki strach ogarnia, iż zdaje mi się, że umarłabym bez sceny. O, teatr, teatr, to trucie się powolne i konanie codzienne, szepnął płaczliwie Razowiec. Boś chory nie na teatr, tylko na żołądek. To konanie i to trucie się ciągłe jest jednak i rozkoszą pewną, zaczęła znowu Janka. Jaka tam rozkosz? Chyba że jest rozkoszą głód, zazdrość i ciągła niemożność życia inaczej. A szczęśliwi są ci, co w porę się cofnęli. Ale lepiej przecież tak żyć, tak cierpieć, tak konać, ale mieć jakiś cel, sztukę. Tysiąc razy wolę żyć tak, niż być mężowską sługą, niewolnicą dzieci, sprzętem gospodarskim i nie znać żadnej troski, wybuchnęła Janka. Władek zaczął deklamować z komicznym patosem. Kapłanko, tobie ołtarze w tej sztuki farze wystawiać każe. Przerwał i powiedział, proszę mi darować. Ja sam mówię, że poza sztuką nie ma nic, że gdyby nie teatr, byłbyś został operatorem obcasów, wtrącił Glas. Tak może mówić, tylko bardzo młoda i bardzo naiwna, zawołała złośliwie Kaczkowska. Albo ta, co jeszcze nie wie, jak smakuje Cabińskiego garza. Godna osoba, masz entuzjazm, weźmie ci go bieda, masz zapał, weźmie ci go bieda. Masz młodość, talent, urodę, weźmie ci wszystko, bieda, mówił pieś tonem przepowiedni. No, ale takie towarzystwo, tacy artyści, takie sztuki, no... A jeśli takie piekło zniesiesz bez szczerby, to będziesz wielką artystką, szeptał zgryźliwie Stanisławski. O, mistrzu, tak rzekł, więc Rzeszo pochyl głowy i powiedz, że tak być musi, drwił Wawrzecki. Błazen, mruknął Stanisławski wychodząc. Mamut. Słuchajcie, opowiem wam jak zaczynałem, rzekł Władek. Wiadoma rzecz, że u Cyrulika. Nie błaznuj, Glas. Koniecznie chcesz się wydać głupszym niż jesteś. Słuchajcie, byłem w czwartej klasie, gdy zobaczyłem w Hamlecie Rossiego. Przepadłem. Ojcu buchałem grosze i kupowałem sobie tragedię. Chodziłem do teatru. Dniami i nocami uczyłem się ról. Marzyłem, że zdobędę świat cały. No i jesteś krowiętym u Cabana, szydził Dobek. Dowiedziałem się, że Richter przyjechał do Warszawy i zamierza otworzyć szkołę dramatyczną. Poszedłem do niego. Czułem w sobie talent i chciałem się uczyć. Przychodzę, dzwonię. Otwiera mi on sam. Wpuszcza i zamyka drzwi na klucz. Ciepło mi się zrobiło ze strachu. Nie wiem, od czego zacząć. Przesypuję z nogi na nogę. On najspokojniej zdjął surdut, włożył jakąś watówkę i zaczyna obierać kartofle. Widząc, że się nie doczekam, zaczynam coś bełkotać o powołaniu, miłości sztuki, o chęci uczenia się i tam dalej. On wciąż obiera kartofle. Proszę go już wreszcie, aby mi zechciał dawać lekcje. Popatrzył na mnie i mruknął. A ile kawaler ma lat? Zbaraniałem, a on ciągnie dalej. Z mamą kawaler przyszedł? Łzy poczęły zalewać mi oczy, a on znowu mówi. Oj, tato sprawi i ze sztuby wyleją. Czułem się tak upokorzonym, że słowa przemówić nie mogłem. No niech kawaler zadeklamuje jaki wierszyk, na przykład Staś na sukni zrobił plamę. Noc była ciemna, coś z wypisów Łukaszewskiego, powiedział obrzynając kartofle.
Nie zrozumiałem ironii, bo się niebo otworzyło przede mną. Deklamować przed nim? Marzyłem przecież o tym. Sądziłem, że go olśnię, zachwycę, bo przecież wszystkie moje kuzynki i całe gimnazjum unosiło się nad moim głosem. No, to jeszcze z tamtych czasów pozostał ci pociąg do tych krzyków. Ojej, Glas, nie przeszkadzaj. Słuchajcie. Myślę, trzeba to od razu pokazać. I choć drżałem ze wzruszenia, stanąłem w tragicznej postawie i zaczynam. No, co? Co? Czarny szal, który wtedy był modnym. Przebiłem się przez tremę i z miejsca uniósł mnie patos. Łamię się, wykręcam stawy, krzyczę, wybucham niby Otello. Syczę nienawiścią jak samowar i skończyłem oblany potem. A jeszcze co? Ani jeden muskuł nie zdradził, co myślał o tym. Zdawało mi się, że idzie dobrze i wybieram Hagar. Jadę na całego, rozpaczam jak niobę, przeklinam jak lir, błagam, grożę. W zdenerwowaniu kącia on mówi, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dał spokój kartoflom i zabrał się do siekania mięsa. Olśniony tym przyzwoleniem i zachętą, wybieram z Mazepy Słowackiego. No, tę scenę w więzieniu z czwartego aktu i mówię ją całą. Jęczę za Amelię, ględzę za Chmarę, przeklinam za Zbigniewa, huczę za wojewodę. Wkładam to tyle uczucia, tyle głosu, że normalnie aż chrypnę. Włosy mi powstają na głowie, drżę, zapominam gdzie jestem. Natchnienie mnie unosi, ogień bucha ze mnie, bucha jak z pieca. Łzy mam w głosie, kolki z wysiłku pod piersiami. Gadam, gadam, już Amelię przekląłem, sponiewierałem, szarpię się. Z bólu miłości kończę akt czwarty i jak potok walę z piątym. Tragiczność mnie porywa, podnosi pod sufit nieomal pokój, zaczyna mi tańcować w oczach, robi się kolorowo, brak mi tchu, słabne, wzruszenie mnie dławi, dusza mi opada kawałami. Omdlewam. Wtem on kichać zaczyna i łzy obciera rękawem. Przestałem mówić. On cebulę jaką krajał. Mówi do mnie, przynieś do mnie wody. No to przyniosłem. Nalał kartofle, wstawił je na maszynkę i zapalił knot. Nieśmiało go pytam, czy mogę przychodzić na lekcję. O, przychodź, przychodź, odrzekł. Zamieciesz mi, przyniesiesz wody. A umiesz ty po chińsku? Nie, odpowiadam, nie wiedząc, do czego zmierza. To się naucz, a jak będziesz już umiał, przyjdź do mnie, pogadamy wtedy o teatrze. Chwili tej nigdy nie zapomnę. No nie roztkliwiaj się. I nie widział się pan już więcej z Richterem? Spytała ciekawie Janka. No przecież nie nauczył się jeszcze po chińsku. Nie, nie. A zresztą jak mnie wypędzili ze szkoły, uciekłem zaraz z domu i zaangażowałem się do Krzyżanowskiego. Byłeś u Krzysia? No cały rok chodziłem z nim, z jego żoną i z nieśmiertelnym Leosiem, jego synem, jeszcze jedną krowiętą. No, jeść bardzo często nie było co, ale grywać, deklamować mogłem tyle, ile tylko chciałem. Repertuar miałem ogromny. W cztery osoby grywaliśmy Szekspira i Schillera. Przerobionych dla naszego użytku przez Krzysia, który oprócz tego miał bardzo wiele sztuk własnych. O potrójnych, poczwórnych tytułach. Krzyżanowski sam je nosił w dużej skrzynce i nieraz na popasach mawiał klepiąc pudło. Tu albo Szekspir, albo Molière jest polski. Bieda, głupstwo, kiedy ma się zapewnioną nieśmiertelność. Leoś, pamiętaj, co ojciec mówi. Zaczęli się wszyscy śmiać serdecznie. Jankę dotknął przykro ten śmiech i przypomniał jej Stanisławskiego. Odezwała się więc energicznie. Tak bardzo nie jest śmieszną nędza i poniewierka talentu. O tak, bratnia duszo, tak, a to był apostoł sztuki. Szekspir, podwórzowy, talma karczemny, wołał patetycznie Glas.
A jakie my z nim komedie puskali, jak ja miał swoją kompanię, to ho, 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 wy widzieć już takiej nie będziecie, rzekł gorzko inspicjent. Zaczęli drwić i prześladować go tę galicyjską kompanię. Czytał Sławomir Sośnierz. Ciąg dalszy nastąpi.